Cześć! Witamy Was w przewodniku po profilu humanistycznym. W tym roku macie do wyboru dwie klasy z humanistycznymi rozszerzeniami. Pierwsza z nich z rozszerzonym angielskim, historią i wiedzą o społeczeństwie oraz druga z rozszerzonym historią, polskim oraz drugim językiem do wyboru. Jest ona dwujęzyczna. Aktualnie jesteśmy w trybie nauki zdalnej ze względu na dość napiętą sytuację na świecie. Każdy nauczyciel prowadzi te lekcje w dość charakterystyczny sposób, dlatego do każdego będzie się trzeba przyzwyczaić. Dodatkowo często na lekcjach pracujemy w grupach, co pozwala każdemu wypowiedzieć swoją opinię na dany temat, na przykład na wychowawczej czy angielskim. Zastanawiacie się pewnie, co tak właściwie można robić po napisaniu matury z przedmiotów rozszerzanych na humanie. Otóż oferta studiów humanistycznych jest bardzo bogata i obejmuje wiele różnych zagadnień. Przyciąga więc bardzo dużo, bardzo barwnych ludzi zainteresowanych szeroko pojętą kulturą, mediami czy prawem. Każdy z rozszerzonych przedmiotów jest na swój sposób wyjątkowy dzięki kreatywnym pomysłom nauczycieli. Na przykład na historii poszerzamy swoje horyzonty humanistyczne poprzez czytanie różnych interesujących artykułów, oglądanie filmików naukowych czy też słuchanie audycji. Nie tylko w języku polskim, ale również w języku angielskim w ramach klasy dwujęzycznej. Na polskim dyskutujemy nie tylko o lekturach obowiązkowych, ale także o naszych własnych propozycjach czytelniczych. Nie zajmujemy się też gramatyką, no przynajmniej nie tak bardzo jak w podstawówce. Skupiamy się właśnie na tekstach kultury, ich interpretacji, genezie czy problematyce. Dzięki lekcjom wiedzy o społeczeństwie cały czas jesteśmy na bieżąco z sytuacją polityczno-gospodarczą w naszym państwie oraz na świecie. A aspirujący na dziennikarstwo mogą rozwijać się w swoim przyszłym fachu poprzez czytanie oraz streszczanie artykułów w ramach prasówek. Dodatkowo istnieje możliwość uczęszczania na kółko z historii sztuki, na którym poznajemy nie tylko historię dzieł, ale uczymy się także analizować je we własnym zakresie. Jeśli zastanawiacie się, jakie są Wasze możliwości odnośnie pracy czy też studiów po takim kierunku, to już lecimy Wam z pomocą. Popularne kierunki humanistyczne to na przykład filologie obce, prawo, historia, antropologia czy psychologia. Kierunki humanistyczne pełnią ważną rolę w kształtowaniu społeczeństwa. Ich absolwenci biorą udział w tworzeniu dyskursu publicznego, a pracodawcy cenią sobie osoby po kierunkach humanistycznych ze względu na ich możliwości do skutecznego komunikowania się czy też rozwiązywania konfliktów, co jest ćwiczone u nas na zajęciach. Praca w grupach i dyskusje na lekcji kształtują w nas umiejętność krytycznego myślenia, a także przygotowują nas do współpracy, tak na przyszłość. Tak jak w każdej innej licealnej klasie, bardzo dużą wagę przykładamy do realizacji przedmiotów rozszerzonych oraz tych stricte pod maturę. Trzeba zaznaczyć, że w naszej szkole mamy bardzo wysoki poziom języka angielskiego oraz jesteśmy jedynym publicznym liceum w Bielsku, w którym mamy klasę dwujęzyczną. Wbrew powszechnym założeniom o braku umiejętności matematycznych wśród humanów, matematyka na naszym profilu wcale nie jest na tak niskim poziomie. Jest też okazjonalnie prowadzona po angielsku, jako że jesteśmy dwujęzyczną klasą. Na każdym przedmiocie nauczyciele tłumaczą rzeczy bardzo dokładnie, jednak jeśli ktoś ma problemy z opanowaniem jakiegokolwiek materiału czy trudniejszych zagadnień, może udać się na konsultacje, które są ustalone przez każdego nauczyciela. Oprócz konsultacji dostępne są również kółka zainteresowań czy szkolny chór. Co roku na profilu humanistycznym mamy wielu laureatów i finalistów różnych olimpiad przedmiotowych, na przykład olimpiady historycznej, olimpiady wiedzy o Polsce i świecie, olimpiady filozoficznej czy olimpiad językowych. Mamy nadzieję, że zachęciliśmy Was wystarczająco do wybrania humana w Żyrowie. I mam nadzieję, że widzimy się za rok. Geografia jest to przedmiot, w którym jest poruszane wiele zagadnień i tak naprawdę każdy może coś dla siebie znaleźć. Dwa kierunki, które od razu nasuwają nam się na myśl po napisanej maturze z geografii, jest to ekonomia i geografia.